Cześć, witajcie. Jestem Pawisław96, a to jest takie jakby zakończenie serii. Musimy pogadać na temat serii Minecraft na hardkorze. Już sporo na tym świecie zbudowałem i sporo, że tak powiem, no, sporo farm. Tu miały zostać sprowadzone zwierzęta. Tutaj jest oczywiście zejście do kopalni po diamenty. Tak, miało być to tak zrobione, że by wyglądało to jak zejście do jakiegoś metra. Z filmów oczywiście wiem, jak wygląda metro. Najprawdopodobniej. No, ewentualnie już nie pamiętam skąd. Raczej z rzeczywistości, raczej tego nie zerowałem, bo nie widziałem tego w rzeczywistości na żywo. No i ogólnie tak się to prezentuje. A dlaczego postanowiłem zakończyć serię? Dobra, ubiorę sobie zbroję z powrotem, bo nie mam własnego skina. To już wolę żelazny. Tutaj mamy farmę grzybków, to nie, tutaj mamy. To już postanowiłem zakończyć serię, ponieważ. Znaczy serię, no sezon koniecznie zakończyć, ponieważ. Cóż, miał być to drugi sezon, ale jako że zginąłem na tym świecie, no to już frajdy na tym świecie nie ma za bardzo z grania. Wiadomo, ten kto nie oglądał, ten nie wie, ale no, jeśli ktoś nawet na przykład trafi na ten film, ale jak ktoś ogląda serię od początku, no to albo sobie obejrzy od początku, no to będzie wiedział, że zginął i co to za frajda już grać na trybie hardkorowym, skoro już mam zaliczoną nawet, chyba piszę w statystykach. Ilość zgonów. Liczba zgonów. Jeden zgon, tak więc oczywiście to już nie jest prawdziwy hardcore. Na prawdziwym hardcore nie można zginąć. Tak więc tutaj była oczywiście farma. I tak to się prezentuje ogólnie. I uważam, że to koniec już. Bo jeszcze ostatni sen oczywiście, czyli te dni już są tak naprawdę nieważne. Chyba trzeciego dnia zginąłem, ja się nie mylę, ale już nie pamiętam. Oczywiście zginąłem, próbując wrócić do domu z pożywieniem, na które zapolowałem. Cóż, zapamiętać. Następnym razem zrobić farmę mięsa w bunkrze, który oczywiście buduję. Jak widzicie, strategię zrobiłem dobrą. Zobaczcie, widzicie? Zrobiłem dziurę specjalną, żeby zombie nie mógł wyważyć drzwi. Więc to jest strategia. No ale jakoś nie natrafiłem na kordy zombie. Jak? Bardziej creeper przyczynił się do przedwczesnej śmierci. Tutaj miała być studnia, znaczy była studnia. No cóż, trudno się mówi. Postanowiłem zakończyć. No, podczas całej rozgrywki zdobyłem jakieś 5 diamentów. No cóż, krów szukałem chyba też. No też nie wiem, czy szukałem, już nie pamiętam. Wiem tylko, że chyba kolejny plan to był oczywiście zrobić sobie stół do zaklęć. Płyta 11 wypadła z creepera, który go zabił szkielet najprawdopodobniej, ale już teraz nie pamiętam, czy to było z lochów, czy przez zabicie, ale chyba przez zabicie creepera przez szkieleta. To ta płyta jest chyba najwyraźniej przeklęta. Ta płyta zapowiedziała katastrofę wielką na tym świecie i właśnie zginęła na tym świecie, próbując wrócić z pożywieniem, na które oczywiście zapolowałem. Bo oczywiście musiałem jak zwykle stracić. Cóż, to oznacza, że dobrze był ten domek schowany. Dzięki temu wrogie moby ciężej będą mogły mnie znaleźć. Znaczy, mogły mnie znaleźć. Nawet ja nie mogłem znaleźć tego domku. Tak dobrze go ukryłem. No cóż. Nawet muszę jeszcze trochę poćwiczyć, jeśli chodzi o granie w Minecraft. Bo jak widać, jeszcze nie umiem na tyle dobrze, żeby przetrwać. Nawet z tarczą były w stanie mnie zabić. Nie będę, czy używałem tarczy, czy nie. Dobra. A więc jak wspomniałem, jest to zakończenie serii. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do innych serii na moim kanale. Tak, tą serię oczywiście zamykam. I to będzie cały czas jeden sezon. Znaczy w sensie te poprzednie odcinki, co były. Bo chyba coś tam mówią, że drugi sezon, ale nie. To jest jeden pierwszy sezon. Ten sam cały czas. Chyba, że w nazwie tam coś wpisałem, no to najwyżej poprawię. Na razie, cześć, pa. No i pozdrawiam.